internet. Come and play with us. Red rum, red rum. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj ponownie jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam Ciebie, Jerry. Witam Cię, Mando, i witam wszystkich słuchaczy. No i znów na łamach Radia SK zagościł Randall, czyli współtwórca podcastu Tomograf w serwisie Grastroskopia. Witam Ciebie, Randall. Witam Cię, Mando, witam Jerry, witam wszystkich słuchaczy. A skoro jest Randall, no to już wiadomo, że będziemy mówić o Mrocznej Wieży. Wracamy do świata pośredniego i to wracamy z przytupem, ponieważ będziemy mówić o trzecim tomie sagi pod tytułem Ziemie Jałowe, którego akcja rozgrywa się bardzo mocno w świecie pośrednim. I może zanim przejdziemy do szczegółów, do ponownego, jak zawsze, dzielenia włosa na czworo, to może w dwóch zdaniach, jak wam się udał ten powrót? Bo przy poprzednim tomie było różnie. Niby oceniliśmy go bardzo wysoko, ale jednak, znaczy, to zależy kto bardzo wysoko. Znów będzie 4/10, no lubimy czytać, czy nie? To do mnie, tak? Pytanie? Tak. Tym razem mogę ci powiedzieć od razu, że u mnie ta książka, ta pozycja otrzymała ocenę 7/10, więc nie jest tak źle. Nie jest też super, tak by się można było spodziewać, ale bardzo mi się podobała ta książka, zwłaszcza powrót do niej po latach, gdzie dostrzegłem masę różnych rzeczy, do których się może za jakiś czas odniosę jeszcze tutaj przy tym nagraniu. Natomiast tak, podobało mi się. Generalnie nie mam żadnych większych zastrzeżeń, poza tam pewnymi detalami, do których też się wkrótce odniosę. Natomiast bardzo mi się podobały, bo wiadomo, że Ziemia Jałowa to jest taka książka, która w zasadzie składa się z dwóch, można by powiedzieć, z dwóch różnych książek. Czyli pierwszą część to mamy tą, która skoncentrowana jest na faktycznym powołaniu trzeciej osoby do katet, czyli powołaniu Jake'a i w ten sposób spróbowania zapobieżenia postradania zmysłów przez Rolanda, bo to się z tym wszystko wiąże, więc tutaj mamy tą pierwszą część, której akcja koncentruje się na uratowaniu właśnie Jake'a i Rolanda. Natomiast druga książka, tak jakby osobna, książka w książce, to jest właśnie Odwiedziny w mieście Lud, która znowu wraca na te dobrze mi kojarzące się wątki postapokaliptyczne w Mrocznej Wieży, gdzie dowiadujemy się sporo o samym świecie pośrednim, o tym, co się stało, dlaczego właśnie się to stało. Jest troszeczkę takich wątków związanych z tym życiem w tym świecie pośrednim, nie tylko na tych pustkowiach, nie tylko na tych peryferiach tego świata, ale jakby w centrum, w takich bardziej można powiedzieć miejscach, gdzie istniała jakaś cywilizacja, tak? Dużo bardziej zaawansowana niż to było w przypadku tych miejsc, które poznawaliśmy we wcześniejszych tomach. Więc to tak ogólnie reasumując troszeczkę tutaj już powiem, że tak, podobał mi się powrót i był to jeden z... To było zaskoczenie dla mnie w sumie, bo nie wspominałem tego tomu tak dobrze, jak na przykład kolejnego tomu, do którego tam za jakiś tam okres czasu wrócimy. Natomiast no, jest dobrze, bardzo mi się podobało. No, jak już powiedziałem, ocena 7/10. Więc jeżeli wziąć pod uwagę moje zacięcie do malkontentstwa, to po prostu jest bardzo dobrze, nawet, można powiedzieć. U mnie w sumie to też był dosyć udany powrót, natomiast ja trochę zastrzeżeń mam, z tym, że, no nie wiem, ja jakieś mam lekko mieszane uczucia co do powrotu do Ziemi Jałowych, bo tak jak ja wspominałem przy wcześniejszych podcastach, to był pierwszy tom, który mnie tak bardzo mocno chwycił, jeżeli chodzi o Mroczną Wieżę. I ja z niego, jak się okazało, w sumie pamiętałem bardzo dużo rzeczy bardzo dobrze. I nie wiem, czy to właśnie z tego wynikało, że po prostu ja niektóre tutaj sekwencje całe po prostu miałem absolutnie nawet nie zatarte w pamięci, tylko po prostu dokładnie pamiętałem, jak to będzie wyglądało. Czy
z innych względów, ale to też właśnie też może za wcześnie jeszcze na wchodzenie w szczegóły i na to dzielenie włosa na czworo, pojawiły mi się jakieś troszeczkę takie no, gorsze minimalnie odczucia, mam wrażenie, niż przy pierwszym czytaniu. To jest nadal bardzo dobra książka w mojej ocenie i mi się zasadniczo podobała i nadal ją lubię. Natomiast no nie jest to już tak dobre. Nie czytało mi się tego aż tak dobrze jak za pierwszym razem. Ale to mówię, to chciałbym to rozwinąć po prostu przy szczegółach, już konkretach, bo to po prostu wynika z takich rzeczy no bardzo konkretnych, czy fabularnych, czy innego rodzaju. Także ogólnie na plus i myślę, że jeżeli ktoś jakby stał się fanem Mrocznej Wieży przy okazji pierwszych dwóch tomów, to myślę, że się absolutnie tutaj ziemiami jałowymi nie zawiedzie. Natomiast no mówię, sam powrót po latach na plus, ale z drobnymi zastrzeżeniami. Okej, okay, to w moim przypadku no było dobrze, przy czym tak jak ty mówisz, że po drugim czytaniu wiele rzeczy pamiętałeś, to u mnie te cztery pierwsze tomy to ja je znam prawie na pamięć, bo ja te cztery pierwsze tomy to czytałem naprawdę dużo, dużo razy i no i Ziemiałowa absolutnie niczym mnie nie zaskoczyły, to było po prostu, wiesz, przeczytanie jeszcze raz tego, co pamiętałem, w zasadzie scena po scenie, ale chociaż może nie czyta się tej trzeciej książki tak szybko, jak na przykład Powołanie Trójki, gdzie jednak w wielu momentach to był taki bardzo szybki akcyjniak, to ja mam jednak mniej zastrzeżeń, dużo mniej zastrzeżeń do Trójki i tak jak mówiliśmy, to jest książka, która wreszcie mocno rusza do przodu, bo tak jak powiedział Randall, tę książkę możemy podzielić na dwie części i pierwsza część to jest, w zasadzie skupia się prawie całkowicie na powołaniu Jake'a, na sprowadzeniu Jake'a do naszego świata, ale również już pierwsza część daje nam masę odpowiedzi, których nie mieliśmy wcześniej. Dowiadujemy się dużo już o rewolwerowcach, ponieważ oprócz tego, że mamy sprowadzenie Jake'a, to obserwujemy szkolenie Ediego i szkolenie Suzany. Mamy ten cały mandrę rewolwerowców, dowiadujemy się o przeszłości Rolanda trochę więcej, a także o świecie. No, w końcu dowiadujemy się mniej więcej, czym jest Mroczna Wieża, mniej więcej, czym są portale, mniej więcej, czym są promienie, czym jest te 12 portali, bram, które połączone są portalami i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę gigantyczny krok do przodu. No i do tego niemalże cała ta część rozgrywa się w świecie pośrednim, którego to było tak mało w drugiej części. Oprócz tego dostajemy sporo takich smaczków z przeszłości Ediego Deana, czyli postaci, co do której wszyscy się zgadzamy i zgodziliśmy się poprzednio razem, że była jedną z ciekawszych i tutaj nadal jest budowana jakoś tak fragmentami jego historia, co bardzo mnie się podobało. Natomiast no znów mamy takie motywy, których ja się najbardziej czepiałem przy drugim tomie, czyli coś, co Randall mówiłeś, że w Mrocznej Wieży nie doszukujmy się za dużo logiki w niektórych rzeczach, traktujmy to bardziej właśnie jak doktora Who, gdzie nie analizujemy aż tak dokładnie. I tutaj też jest masę takich rzeczy trochę podanych na tacy według mnie. Ale ja w tym przypadku akurat je kupuję, no bo ten cały klucz, te wizje, sny, to wszystko działa nie wiemy jak znów. Przy czym no cały ten rozdział zmierza do tego, żeby doprowadzić Jake'a w naszym świecie do nawiedzonego domu i do pewnych drzwi i jednocześnie, żeby stworzyć drzwi w świecie pośrednim, które połączą te dwa światy, co też jest trochę grubymi nićmi szyte, bo to jest takie wszystko mocno na wiarę. To jest jedna rzecz, a druga rzecz mnie w tym rozdziale trochę nie przekonuje ten cały motyw z szaleństwem. Bo tak jak kupuję szaleństwo Rolanda, okej, okay, bo on zmienił przeszłość, zmienił swoją linię, zmienił przeszłość w swoim życiu i teoretycznie teraz pamięta dwie linie. To jeszcze może grać, ale w przypadku Jake'a to nie gra, bo w przypadku Jake'a on nie zmienił mu przeszłości, zmienił mu, on zmienił pewien punkt w jego życiu i
Kurczę, to jest właśnie problem ze zmianami w czasie. Jak się zacznie to analizować, to się gryzie i to trochę leży. W przypadku Rolanda ja rozumiem, bo w przypadku Rolanda mamy dwie ścieżki, które obie się wydarzyły. W przypadku Jake'a tego nie ma. Nie wiem, czy rozumiecie, co ja chcę powiedzieć. Rozumiemy. Mandy ma w 100% rację. To jest zawsze ten problem z paradoksami czasowymi i z różnymi liniami fabularnymi. Oczywiście chcąc to w jakiś sposób wyjaśnić, każdy może sobie tam swoje jakieś wyjaśnienie dorobić, że na przykład być może Jake, bo nie wiem, czy to było wyjaśnione kiedykolwiek w Mrocznej Wieży, że chyba poza kilkoma osobami, tak? Poza kilkoma osobami każdy ma swojego odpowiednika w różnych światach, tak? Rozumiem. Przynajmniej tak było to wyjaśnione, zwłaszcza końcówka Mrocznej Wieży tomu siódmego sugeruje, że jednak zarówno Jake, jak i Susanna, jak i Eddie nie byli tak wyjątkowi, jak się do tej pory zdawało, że są tylko jednymi osobnikami w całym tym, powiedzmy, multiversum. To jest dużo bardziej rozwijane w Talizmanie w Czarnym Domu, że każdy ma swojego odpowiednika, dwójnika, w zależności od tłumaczenia, że jakieś tam odpowiedniki ludzi, w większości ludzi istnieją w innych równoległych światach. I chcąc tutaj na siłę jakiegoś wytłumaczenia szukać tego, być może w rzeczywistości w jakiś sposób się przenikały, to już oczywiście jest wyjaśnienie moje, jako fana, tak? W rzeczywistości się przenikały i być może Jake otrzymywał obrazy z jakiejś tam przeszłości albo z jakiegoś tam innego wymiaru swojego jakiegoś tam odpowiednika, który zginął. Ale oczywiście to jest bardzo, bardzo naciągane wyjaśnienie, więc to jest takie z mojej strony, tylko gdybyśmy chcieli szukać. Natomiast tak, zgadzam się z tą w 100%, jeżeli brać pod uwagę tylko fakty, a nie jakieś spekulacje, to akurat wspomnienia Jake'a nie mają według mnie również sensu. Z tym, że to ja, tak jak się z wami tutaj bezapelacyjnie zgodzę, to mimo wszystko sam ten element trochę mniej mnie razi niż to, od czego zacząłeś, Mando, te swoje takie lekko krytyczne uwagi, czyli to, jak bardzo tutaj się wszystko dzieje na zasadzie Deus Ex Machina. I to jest podstawowy problem, który ja z tym tomem miałem. Ja jakby, tak jak pamiętałem po prostu poszczególne wydarzenia od strony fabularnej, i tutaj naprawdę jest wiele bardzo, bardzo dobrych scen, jak chociażby chyba taka moja ulubiona przeprawa przez most, gdzie po prostu naprawdę to był ten moment, ja po prostu zapamiętałem świetnie, że to był ten moment, od którego ja jakby się zakochałem w Mrocznej Wieży. Co może być w sumie trochę dziwne, bo to nie jest teoretycznie jakaś tam bardzo pamiętna scena, ale po prostu to, jak to było wszystko zapisane, rozpisane, to spowodowało właśnie, że ja się w tę serię wciągnąłem. Natomiast właśnie przy tym powtórnym czytaniu ta ilość takich rzeczy, które tutaj trzeba przyjąć na wiarę i które się dzieją bez kompletnie żadnego wyjaśnienia, bez kompletnie nawet zarysowania jakby, co za tym może stać, to mnie trochę to wkurzało, bo tutaj tego jest po prostu za dużo. Tutaj z jednej strony dostajemy faktycznie bardzo dużo tych elementów takich, które później będą rozwijane, bo tak jak wspomniałeś, no że dostajemy właśnie raz takie przebitki ze świata rewolwerowców, czyli tam to szkolenie takie też pierwsze, rozbudowane bardziej trochę informacje w ogóle z ich świata, z tego świata zanim poszedł naprzód. Mamy też jakby informacje właśnie o samej Mrocznej Wieży, o promieniach i tak dalej, natomiast właśnie niestety większość tych informacji to są informacje takie na zasadzie wszystko służy promieniowi. I koniec. I teraz, drogi czytelniku, załóż, że teraz wszystko się będzie działo zgodnie z tym, co po prostu tutaj autor sobie zamierza, bo tak jest. Albo K, które tak na dobrą sprawę staje się wytrychem, który załatwia wszystkie problemy. Gdzie, jeżeli walimy spoilerami, to przecież najlepiej to widać na końcówce, kiedy mamy akcję w kryjówce czy w siedzibie TikTaka, gdzie Jake, jak się później okazuje, nie otworzył drzwi, tylko otworzył to Blaine Mono, tylko i wyłącznie dlatego, że no K. No, bo tak ktoś sobie pomyślał. Co tak na dobrą sprawę przy stężeniu tego rodzaju wydarzeń, to po prostu mówię, mnie to trochę w trakcie lektury wybijało i męczyło. Bo to widać od samego początku, to właśnie to jest to, co nawiązujecie odnośnie tego szaleństwa. To jest właśnie cała akcja z kluczami. To jest cała akcja ze światami, z tym, że nagle okazuje się, że po prostu teoretycznie drogi tych postaci się jakoś tam przecinały i po prostu, że to jakby jakoś jest tam wszystko, czy losy tych postaci, czy jakby całe właśnie to multiversum jest splecione. No tylko, że po prostu mówię, na tym etapie
troszeczkę tego jest za dużo, jeżeli chodzi o przyjmowanie rzeczy na wiarę, bo to też jest tak, że ja aż tak dobrze nie pamiętam tych tomów 5-7, bo je w zasadzie czytałem tylko po premierze i tak jak właśnie te pierwsze cztery tomy, to pamiętałem dosyć dobrze, szczególnie czwarty tom bardzo dobrze, ale to też ze względu na komiksy, to później nie pamiętam, na ile właśnie te niektóre rzeczy są wyjaśniane w tych dalszych tomach, no ale nie zmienia to faktu, że po prostu tutaj, no niestety trochę za dużo tego jest. To jest tak, jak jeszcze odwołując się do też konkretnych na przykład przykładów, to jest cała na przykład sytuacja, nie wiem, z przekazywaniem na przykład sobie myśli na odległość. I wiecie, to są takie różne elementy, takie, które się na przykład w ogóle z katet wiążą, które nagle po prostu dostajemy, które działają na zasadzie jakiejś bliżej nieokreślonej magii, czy no, rozumiecie, mam nadzieję, o co mi chodzi, że po prostu dużo takich elementów dostajemy, nie? Znaczy ja akurat tą więź myślową kupuję, przy czym to była jedyna rzecz, o której ja zapomniałem. Ja nie pamiętam, czy to jeszcze potem będzie wałkowane w kolejnych tomach, ale we wcześniejszych nie było. Bo teoretycznie oni już stworzyli katet przecież pod koniec drugiego tomu, a tam nie było jakiegoś przekazywania myślowego, albo przynajmniej nam tego nie wytłumaczyli, ale to jeszcze kupuję. Tak samo na przykład, nie wiem, kupuję takie uproszczenia, że wiesz, wrzucają żuchwę do ognia i Eddie ma wizję, że ma zrobić klucz i ten klucz ma tak wyglądać i on już wie i on go rzeźbi, wie dokładnie jaka to ma być wielkość i tak dalej. Kupuję, bo to się wpisuje w jakąś tam konwencję, fantazy, wizje i tego typu rzeczy. Natomiast uproszczenia, które mnie tutaj mogły wkurzać, no to takie, wiesz, wymyślamy, że on musi iść do tego nawiedzonego domu, gdzie wiesz, mogło być milion innych przejść, a oni zakładają, że to będzie tam i tam go prowadzą. I teraz jak mu to przekazać? No to przez sen nagle się z nim łączy, czego też do tej pory nie było. No ale dobra, to też jeszcze kupuję. No jest to jakoś tam, chociaż grubymi nićmi szyte, ale dobra, łączą się przez sen, są ze sobą połączeni tą więzią, okej. Tak naprawdę nasi bohaterowie też nie wiedzą, gdzie iść, nie wiedzą, gdzie te drzwi narysować, jak to zrobić, a to się wszystko ze sobą tak spaja, tak łączy, no i ta synchronizacja też, gdzie wiemy, że tam czas inaczej płynie, w naszym świecie płynie inaczej, w świecie pośrednim inaczej, no dużo jest takich uproszczeń, przy czym mi się wydaje, że one i tak są, jest ich mniej niż w drugim tomie, bo drugi tom całkowicie się opierał na czymś takim, przyjmij czytelniku do wiadomości, że tak jest i nie zadawaj pytań i nie wnikaj, dlaczego tak jest, a ten trzeci wydaje mi się, że jest tego trochę mniej i jeszcze właśnie na zasadzie jakiejś wizji tego typu rzeczy, chociaż z drugiej strony to podanie klucza Rolandowi i uciszenie głosów to też jest takie, a po prostu... Ale właśnie, bo ty mówisz, że tego jest mniej, ale... Ja mam wrażenie, że przez skalę rzeczy, których się to tyczy, jak chociażby, nie wiem, na przykład kwestia promieni i tego, że nagle dostajemy mnóstwo informacji na temat promieni teoretycznie, ale to wszystko działa po prostu na zasadzie jakiejś bliżej nieokreślonej magii. No bo z jednej strony teoretycznie początek zaczyna iść w kierunku takim, że stoi gdzieś za tym taka technika, bo przecież jak się pojawia Shardik, no to mamy tam te jakieś baterie atomowe i tak dalej i czytelnik ma sugerowane, że to jest właśnie po prostu, nie wiem, ci wielcy dawni po prostu operowali techniką, o której teraz nikt nie pamięta, ale z drugiej strony na przykład jak dowiadujemy się tych poszczególnych rzeczy o tym promieniu, no to wiecie, to jest nawet chociażby kwestia z Blaine'em Mono, gdzie nagle się dowiadujemy, że nie ma torów, tylko jest promień. No i to są takie rzeczy, które mnie trochę wybijały, bo ja rozumiem, że drugi tom był mocno oparty na uproszczeniach, ale tam tak na dobrą sprawę to było też, można powiedzieć, ich relatywnie niewiele, w tym sensie, że jak przyjęło się do wiadomości, że są te drzwi, które działają w bliżej nieokreślony sposób, mimo że teoretycznie to było dookreślone, ale one działały trochę jak akurat Kingowi pasowało i jak przyjmiemy na wiarę właśnie te możliwości wejścia Rolanda w umysł tego ciała, które przejmował, to tak na dobrą sprawę reszta to już można powiedzieć, że to się rozgrywało jakby w obrębie tej grupki bohaterów czy grupki postaci. A tutaj po prostu jest mnóstwo takich elementów, gdzie nasi bohaterowie coś spotykają na przykład, czy coś robią i tak na dobrą sprawę są cały czas milcząco popychani właśnie tak, że ja w którymś momencie to odniosłem wrażenie, a być może to nie jest wrażenie, że po prostu oni są takimi trochę bezwolnymi marionetkami. Że po prostu to wiecie, że to nie jest tak, że
oni sprawiają wrażenie, jakby podejmowali jakieś takie autonomiczne decyzje, a tak na dobrą sprawę to wszystko wygląda, jakby byli po prostu trybikiem w machinie, który odhacza kolejne punkty. No bo to tak troszeczkę wyglądało, że wiecie, że nie wiadomo, gdzie mieli dojść, nagle wszystko się to ładnie synchronizuje w magicznym kręgu, gdzie też tak na dobrą sprawę cała scena w kręgu, to też nawet patrząc z punktu widzenia świata pośredniego, też jest kontrowersyjna, chociażby ze względu na to, jak sobie łatwo z demonem poradzili, gdzie też no nie mieli prawa moim zdaniem jakby wiedzieć, jak zareagować, jak to zrobić, jak to rozegrać, a poszło to nadspodziewanie łatwo. I później tak na dobrą sprawę cała droga jakby do lud i później jakby dalej, no to mówię, to jest wszystko takie od przypadku do przypadku, który ich popycha do przodu. Ja po prostu w którymś momencie straciłem jakby poczucie takie, że to jest ich droga do Mrocznej Wieży, tylko że to jest właśnie, idą po ścieżce promienia i tak jakby ich ta energia promienia popychała do Mrocznej Wieży. Co mówię, co jakby z punktu widzenia frajdy z czytania, to nie do końca to psuje właśnie frajdy z czytania, bo mi się tą książkę nadal dobrze czytało, ale z punktu widzenia jakby tak podejścia takiego trochę bardziej analitycznego, jakie tutaj chcemy uskuteczniać, no to jest coś, co mówię, co mnie trochę irytowało, a momentami nawet mocno irytowało w tym tomie. No tak, w zasadzie z waszymi zarzutami się jak najbardziej zgadzam. Zresztą Deus Ex to jest chyba takie jakby nadrzędna siła, nie? To można nazwać, że to jest to takie K, które prowadzi tych bohaterów i które rozwiązuje tak jakby wszystkie problemy. Zresztą chyba już nawet wspominałem o tym przy okazji poprzedniego nagrania, że w ostatnim tomie w Mrocznej Wieży King sam się z tego jakby troszeczkę naśmiewa, tak? Kiedy w pewnym momencie pojawia się napis chyba na lustrze, że oto nadchodzi Deus Ex czy coś takiego. W każdym razie powiedzieliście większość z zarzutów, które wymieniliście w tej chwili, to są zarzuty, które ja osobiście też bym miał do tego tomu. Natomiast skoro już tyle zarzutów padło, to może troszeczkę o zaletach byśmy tutaj powiedzieli. Dla mnie przede wszystkim Mroczna Wieża, Ziemia Jałowe to jest fajna książka z tego tytułu, że King po raz pierwszy chyba wprowadza na taką skalę powiązania ze swoimi innymi utworami, które powstały do tego czasu, kiedy tworzył Ziemię Jałowe. Czyli pojawia się po raz pierwszy chyba nawiązanie do bezsenności, tak? Czyli pojawia się Deep Now, który jest tam jakoś w jakiś sposób powiązany z postaciami z bezsenności. Natomiast tak. No, Randall Flagg, wreszcie uzyskujemy potwierdzenie, że Randall Flagg to jest Walter, tak? Które później zostało jeszcze tam dopisane w tej wersji poprawionej z 2003 roku Rewolwerowca. Ale ja bym się chciał skupić tutaj przede wszystkim na śnie Ediego, który jest chyba moim zdaniem kluczowym, że tak powiem, dla przyszłych tomów elementem, tak naprawdę. Ponieważ sen Ediego, jeżeli nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, ale to są właśnie profity z tego, kiedy się czyta po raz któryś z rzędu Mroczną Wieżę. Sen Ediego to jakby przepowiada to, że nie wiem, czy mogę tutaj spoilerować aż tak daleko, ale no cóż, najwyżej mam to wytniesz to. Sen Ediego w jakimś stopniu potwierdza fakt, że ta iteracja, tak, podróży Rolanda i Katet jest skazana na porażkę. Ponieważ w śnie Ediego pojawia się zauważcie jedną rzecz, że po prostu kiedy Eddie musi stworzyć klucz, tak, żeby sukcesem zakończyć przeniesienie Jake'a do świata pośredniego, czyli w tym śnie pojawiają się wszystkie rzeczy, które on musi zrobić, żeby dana część misji zakończyła się powodzeniem, tak? Ale w tym śnie pojawiają się dużo bardziej daleko idące przepowiednie o rogu Artura Elda, który Eddie ma w wizji Mrocznej Wieży, tak? Pole Róż i Mroczna Wieża. I z któregoś piętra Mrocznej Wieży rozbrzmiewa róg. Czyli tutaj można to interpretować w ten sposób, że jeżeli w tej iteracji podróży Rolanda, Roland odmówił przyjęcia tego rogu, podniesienia tego rogu po porażce na wzgórzach Jerycho, tak? I nie ma tego rogu. Czyli w tym momencie dowiadujemy się, tak jakby, w jaki sposób zakończy się Mroczna Wieża, cały cykl, i że zakończy się niepowodzeniem. Ale to dopiero wychodzi, kiedy się trzeba po raz któryś z rzędu, tak? Kiedy się już zna zakończenie. Ale to ci powiem, no właśnie, to nie jest spoiler, bo osoba, która nie czytała do końca, to w ogóle nie wie, o czym ty mówisz w tym momencie. Podniesienie rogów i tak dalej, także to żaden spoiler nie jest. Ale jest to. Czyli jest to jeden z tych elementów, bo King sobie
dużo, dużo różnych tej rzeczy ponapoczynał, dużo symboli wprowadził, które mogą mieć w przeszłości znaczenie lub nie mają znaczenia w ogóle, tak jakby pojawiający się od czasu do czasu, tutaj chyba po raz pierwszy pojawiający się napis graffiti na murze Bango Skunk, który pojawia się jeszcze kilkukrotnie na przestrzeni tego cyklu, a nigdy nie zostaje wykorzystany tak naprawdę i wyjaśniony. Co jeszcze? Mamy też tutaj w śnie jego symbolikę taką jak klucz, róża i drzwi, czyli to jest odniesienie też do tego, co będzie się działo w Wilkach Skala, czyli do skrzyni, w której jest trzymana czarna trzynastka, która ma te same symbole na sobie. Czyli kolejny foreshadowing ze strony Kinga, przemyślany sposób element. Przepraszam ci, tylko wpadnę na sekundkę. Myślę, że to nie jest foreshadowing, bo myślę, że to jest raczej tak, że to są rzeczy, które King po prostu jak napisał, to właśnie później raczej dostosowywał dalsze tomy do tego, co mu pasowało, bo naprawdę patrząc nawet z punktu widzenia tego tak krótkiego posłowia... Ja rozumiem, o co chodzi, ale z perspektywy osoby, która już czytała, tak? Widać, że to się tutaj... Tak. Nie, no to... Które jasne. Gdzieś się pojawiają u Kinga, a które tak naprawdę w przeszłości nie mają większego sensu. Jest sporo właśnie różnych takich przesłanek, które zostają później w przyszłości wykorzystane w sposób dobry. Są też rzeczy, które nie zostają wykorzystane, tak jak już wspomniane tej Bango Skunk. Jeszcze jeden element, który tutaj pojawia się w śnie Eliego, który no, bardzo dużo niesie w sobie takich wydarzeń, które w przyszłości nabierają sensu, tak? Albo, tak jak powiedział Jerry, zostają po prostu przez Kinga rozwinięte, a w sposób jakiś logiczny, tak? Jest też, po raz pierwszy pojawia się u Ediego myśl w konfrontacji do tego, co widzi, tak? Czyli Charlie Puff Puff, czyli Blaine Mono, czyli Shardik. Eddie w jakiś sposób dodaje 2 do 2 i wychodzi mu, że być może jest tak, że są wytworem wyobraźni jakiegoś autora z innego wymiaru, tak? Czyli tutaj mamy tą zapoczątkowaną tą myśl, która później zostaje również rozwinięta, tak, w przyszłości przez Kinga. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten scenę Diego, bo wydaje mi się, że on jest taki najbardziej istotny z tych wszystkich różnych tym wizji, które się pojawiają, bo pojawia się oczywiście mnóstwo innych symboli, które no w jakiś sposób nie zostają tak w dobry sposób rozwinięte w przyszłości, a tutaj widzę, że jest takich fajnych parę rzeczy, które mi się rzuciły w oczy po prostu po znajomości lektury już kolejnych tomów, tak? Więc to jest akurat ten zysk z czytania po raz któryś z kolei. Okej. Chcesz coś dodać, Jerry? Dodać do tego, co Randall powiedziałeś, nie, to raczej jeżeli mówimy o pozytywach, to też jakby, żeby nie było tak, że tutaj będę tylko marudził, to ja bym dodał od siebie, że mi się bardzo podobało właśnie akurat to, co tutaj też pierwszy raz można powiedzieć na taką skalę tak widoczną mamy, to właśnie to połączenie czy takie wykorzystanie tych elementów takich właśnie naukowych, czy przetworzenie jakby technologii na taką troszeczkę nietypową modłę. Coś, co zaczyna się właśnie od Shardika, a później mamy no, wielokrotnie prezentowane. I to jest w ogóle element Mrocznej Wieży, który mi się szalenie zawsze podobał. To, że oprócz jakby tych wątków takich trochę niewyjaśnionych i magicznych, że mamy właśnie te rzeczy takie związane stricte z technologią, która... No, jakoś jest tam, można powiedzieć, nam znana, bo to czasami to są, nie wiem, czy tam jakieś właśnie, nie wiem, baterie atomowe, czy cokolwiek takiego, ale czasami właśnie, no, tak jak w przypadku nawet Blaine'a Mono, to, że to jest technologia tak przetworzona, że jakby staje się rzeczą taką troszeczkę autonomiczną i dostaje wręcz własną jakby samoświadomość i potrafi sama siebie jakoś tam określać. I mówię, to mi się bardzo podobało, tym bardziej, że z tego właśnie później jest sporo fajnych scen kreowanych przez Kinga, bo mi się i podobał właśnie ten początek, kiedy właśnie mamy chociażby nawet właśnie walkę z Shardikiem, później jakby podejście do jego legowiska, pierwsze spotkanie właśnie z portalami, to był świetny element tej książki. I później na przykład, jeżeli chodzi o lód, to jakby tak jak ta kreacja z jednej strony, no można powiedzieć, idzie w takim kierunku troszeczkę no
powiedziałbym, chyba nawet dobrze znanym, jeżeli chodzi o jakąś postapokalipsę, no bo to miasto lud wydaje się takie dosyć typowe na pierwszy rzut oka, to właśnie przez to, jak mocno jest to znów podszyte właśnie jakąś technologią tych wielkich dawnych, no to bardzo dobrze mi tutaj działało i to są takie elementy fajne i też element, który dla mnie jest na plus, chociaż tutaj to też jest taka kolejna rzecz, którą musimy gdzieś tam jakoś przyjąć na wiarę, to jest to, że pierwszy raz King też tak mocno zaczyna łączyć te światy, bo w sumie w drugim tomie mieliśmy zasugerowane właśnie to multiversum, jakby szeroko pojęte, właśnie chociażby przez to, że te postaci były powoływane z naszego świata do świata pośredniego, ale tutaj to widzimy w wielu różnych elementach, jak mamy ten samolot nazistowski na przykład, mamy jakiś tam karabin też nazistowski, mamy jakieś modele samochodów, które są u nas, piosenki, które są znane w naszym świecie i tak dalej, i tak dalej, i to zaczyna fajnie budować jakby właśnie cały ten schemat tych multiversum i wydaje mi się, że to jest też ciekawe później właśnie prowadzone i jeszcze bardziej rozwijane właśnie w tych kolejnych nadchodzących tomach wieży. Także mówię, to są takie elementy, które ja bym też chciał wyróżnić jako właśnie te rzeczy, które tutaj bardzo, bardzo na plus zagram. Ale tutaj jest chyba to najbardziej, bo ten trzeci tom jest taki, z tego co ja pamiętam, najbardziej postapokaliptyczny i jednak ten taki właśnie klimat zniszczonego świata i tej masy zniszczonych różnych rzeczy, które my kojarzymy z naszego świata, to chyba w tym tomie jest najbardziej widoczny. Ja się zgadzam z wszystkim tym, co, mniej więcej, co mówiliście. Scena z Randallem Flagiem, o której mówił Randall, kapitalna po prostu, to jest kilka stron, a to tak świetnie działa i tak zapada w pamięć, to ja pamiętam pierwszy swój kontakt z tą książką, jak ta scena się pojawia, to jest tylko w zasadzie, no on wchodzi na scenę, mówi kilka zdań, znika i to wszystko. To jest taki odpowiednik sceny po napisach troszeczkę, nie? Popularny. No to robiło super wrażenie. To wszystko, co mówisz, Jerry, o tych technikaliach, o tym łączeniu magicznego świata właśnie z tymi wszystkimi maszynami, robotami, to też jest super. Chociaż ja tutaj na samym początku miałem niezły ubaw z tej baterii atomowej, która wmawiałem nam, że działa od tam 3 czy 4 tysięcy lat, a zostało 2% baterii i za 45 minut się wyładuje. To se pomnóżcie przez 50 i wam wyjdzie, ile tak naprawdę działała. Ale właśnie, my zaczęliśmy od takich minusów, od tego krytykowania tego całego Deus Ex Machina, ale tak naprawdę tutaj jest masa świetnych rzeczy, bo to, co wy powiedzieliście, ja też, mnie się też bardzo podobał cały rozdział z Jake'em, no pomijając właśnie to, co krytykowaliśmy na początku, ale motyw pojawia się właśnie pierwszy raz, ten cały miłośnik książek, Calvin Tower. Pojawia się pierwszy raz parcela pusta i motyw róży, która rośnie w naszym świecie, o której na chwilę obecną niewiele wiemy, ale wiemy, że należy ją chronić. I to też mi się bardzo podobało. W ogóle cały rozdział z Jake'em mi się podobał. Nie wiem, jak tobie, Jerry, bo ty tam... To ja ci od razu właśnie odpowiem, bo tak nie chciałem ci chamsko wbijać, ale jak pytasz, to dla mnie to jest największe zaskoczenie, bo ja tak jak mówiłem nawet przy pierwszym tomie i powtarzałem... I przy drugim też. Tak. I teraz też pewnie powtórzysz. To Jake mnie strasznie irytował, natomiast to było dla mnie największe zaskoczenie, dlatego że przy tej lekturze Jake jakby zyskał mocno w moich oczach, ale to też wynika z tego, że ja teraz jakby czytając od nowa jakby tą Mroczną Wieżę po latach, to odnoszę trochę wrażenie, że Jake w Ziemiach Jałowych to nie jest Jake z Rolanda. To jest po prostu dla mnie tak inaczej pisana postać, tak inaczej się zachowująca, że tak na dobrą sprawę poza tym, że to jest po prostu mały chłopiec z naszego świata o imieniu Jake, to ja tu prawie nie widzę elementów wspólnych. Dla mnie Jake z Rolanda to był mały, zagubiony, jęczący chłopczyk, który był po prostu figurą, którą Roland musiał poświęcić i to był bardziej symbol niż postać. I to mnie irytowało, bo w zasadzie ja nie miałem poczucia, że on ma tam jakąkolwiek rolę do odegrania, czy jakikolwiek własny charakter, poza tym, że jęczy i się boi. Natomiast tutaj Jake zaczyna od początku, tak na dobrą sprawę, nawet swojego rozdziału, no wyrastać na po prostu postać wyrazistą, interesującą i rewolwerowca pełną gębą. Bo naprawdę ten rozdział
był bardzo dobry, jeżeli chodzi o Jake'a, i mi się tam podobało wiele elementów, na przykład kwestia tego wypracowania świetnego i w ogóle jakby te wątki w szkole. Cała ta wizyta na parceli, którą ja też świetnie zapamiętałem, i to jest też jeden z takich motywów, który mi się szalenie podoba. Dlatego mówię, to ku mojemu własnemu zaskoczeniu, to tak chyba będę musiał trochę zrewidować te swoje poglądy na temat Jake'a, dlatego mówię, że wydaje mi się, że chyba mi w głowie po prostu utkwiły te negatywne wrażenia po Rolandzie, które jeszcze teraz przy drugim czytaniu się tylko potwierdziły. No a tutaj się okazuje, że jednak z Jake'iem chyba nie jest tak źle. Jako postacią oczywiście. Mi się podobało jeszcze właśnie w wątku Jake'a ten cały motyw nawiedzonego domu, który tutaj jest jako przedstawiony jako żywa, rozumna jakby istota, jako demon, co jakoś wpisuje się w ten styl prowadzenia tego motywu w książkach Kinga, kiedy on zazwyczaj chyba twierdził, że niektóre domy rodzą się złe. On zawsze im nadawał później chyba cechy takich istot żywych, organicznych bardzo. Podobał mi się też wątek z tym otwieraniem drzwi przez Jake'a kolejnych, kiedy on już myślał, że już za tymi drzwiami jest świat pośredni, a tu się okazało, bank nie, jeszcze nie, jeszcze nie teraz. Też było to fajne, taki fajny był w tym element napięcia jakiegoś. Bo to było napisane doskonale, to było napisane właśnie tak jak druga część, jak drugi tom. Końcówka całej akcji z Jake'iem to jest taki akcyjniak, że przewracasz strony i one się czytają same. To jest rozdział po rozdziale zakończony właśnie takimi cliffhangerami i to się czyta bardzo dobrze. A takie nawiedzone domy, ja też przyznaję, że bardzo fajny motyw. Samego nawiedzonego domu, nie tego, jak oni tam wymyślili, że to tam to się wszystko dzieje, no to się zresztą też wpisuje nie tylko w pisarstwo Kinga, ale w całe to uniwersum Mrocznej Wieży, no bo mieliśmy też podobny dom w Talizmanie, mieliśmy podobny dom w Czarnym Domu, także to wszystko fajnie gra ładnie. A co do drugiej części, Wlód, tutaj chyba nie jest dla nikogo niespodzianką, jest to dość czytelny motyw, że sama sytuacja, jaka panuje Wlód, jest troszeczkę takim jakby nawiązaniem do tego, co się dzieje w wehikule czasu H.G. Wellsa. Czyli mamy te dwie cywilizacje, jedną żyjącą pod ziemią, drugą żyjącą gdzieś tam na powierzchni i maszynę sterującą to jakby całym życiem w lód. Tylko, że oczywiście tutaj podział na tych Elojów i Morlocków bodajże to było u Wellsa, to nie jest aż taki oczywisty, bo te generalnie obie te frakcje są w jakiś sposób złe, skażone, zepsute, więc tylko, że chodzi o to, że po prostu kiedy maszyna mówi im, że mają coś robić, oni to po prostu robią, przyjmują to na ślepą wiarę, więc to dość czytelny motyw, konkretne zapożyczenie, w bardzo fajny sposób przerobione, muszę przyznać, bo nie jest to takie wprost, ale fajne i nawiązanie jest czytelne, jednocześnie jest też coś nowego, jakiś element taki nowy wprowadzony w ten znany już motyw w literaturze. Podobało mi się to bardzo. To jak mówimy o takich nawiązaniach do klasyki, to mi się szalenie podobał motyw i nawiązanie do loterii Shirley Ray Jackson, czyli ten motyw z tym losowaniem kolejnych tańczących na latarniach po prostu, kiedy bębny rozbrzmiewają, bo to był w ogóle motyw, który zrobił na mnie w ogóle szalenie mocne wrażenie, a jeszcze właśnie sposób, jak to zostało rozegrane i jak to jest podane, to jeszcze tylko to umacniał. Także to też mi się tutaj bardzo podobało i to no, widać, że King też się trochę bawił chyba takimi rzeczami po prostu. Też motyw właśnie sztucznej inteligencji, która zwariowała i wykształciła sobie dwie różne jakby tożsamości. Jest też bardzo fajnie pociągnięte. Przyznam szczerze, że jest czymś się akurat nietypowym, jeżeli chodzi o literaturę science fiction, bo akurat takiego rozwarstwienia, jeżeli chodzi o te sztuczne inteligencje, które przeszły na złą stronę, chociaż tutaj ciężko powiedzieć, że Blaine Mono jest zły lub dobry, bo to jest akurat zawsze kwestia dyskusyjna, jeżeli chodzi o sztuczne inteligencje. W każdym razie bardzo mi się podobał. Cały ten motyw z pociągiem jest moim zdaniem jednym z najbardziej oryginalnych, jeżeli chodzi o pisarstwo Kinga, motywów. W bardzo fajny sposób rozwinięty i w bardzo niefajny sposób zakończony w tym tomie. Co na pewno przyznają głównie ci, którzy musieli czekać 6 lat na zakończenie, na rozwinięcie tego wątku. To jak zaczęliśmy rozmawiać jeszcze tak trochę o pociągu i chwalić tutaj ten wątek, to ja jeszcze taki drugi podstawowy mój problem z tym tomem w tym miejscu bym chciał wyrazić, a mianowicie ten foreshadowing zagadek i w ogóle Blaine'a Mono, który zaczyna się w rozdziale Jake'a i który
no, według mnie był troszeczkę źle rozpisany, w tym sensie, że po prostu jakby ten Charlie Puff-Puff i te zagadki to wracały tyle razy po prostu od momentu, kiedy pierwszy raz właśnie Jake jakby dostaje czy te książki go przyciągają, co notabene znowu wracamy do tego Deus Ex Machina, bo to też jest po prostu rozwiązanie, które no, trzeba zaakceptować, bo to sensu żadnego nie ma i nijak to jest niewyjaśnione. Ale nawet jak się to zaakceptuje, to po prostu wiecie, ten motyw, że najpierw Jake czyta książkę i sobie tam przypomina, później opowiada rewolwerowcom i czytają znowu książkę i na każdym kroku ta książka wraca i jak idzie przez lód i ten zmutowany koleś, czy tam chory koleś odrzuca plecak, Roland też znowu sprawdza pierwsze, czy książki są i tak dalej, to mnie trochę męczyło, bo to też właśnie nie wiem na ile to jest to, że ja po prostu pamiętałem, do czego to zmierza i dlatego ja nie do końca jestem w stanie sobie w tej chwili odpowiedzieć, czy po prostu z perspektywy nowego czytelnika, czy to też będzie takie irytujące, ale teraz właśnie jakby wiedząc, jakie jest takie umocowanie tego motywu, czy po co te książki są potrzebne, to odniosłem wrażenie, że tego było po prostu za dużo i to było nazbyt rozwleczone i naprawdę bez strat dla powieści myślę, że można spokojnie było sporą część tych motywów związanych właśnie z książkami wyciąć i by to spowodowało, że to by było wszystko raz spójniejsze, a dwa, kiedy Blaine Mono pojawiałby się w końcu na kartach powieści, to też robiłby większe wrażenie, bo jednak to poprowadzenie przez to, że jest prowadzone przez w zasadzie niemalże całą powieść, no to już czytelnik wie, czego się spodziewać. I po prostu jakby tutaj, przynajmniej na mnie, nie zrobiło to po prostu w tej chwili tak dużego wrażenia, jak myślę w głowie Kinga miało to robić. Bo tutaj to wydaje mi się, że to było tak podprowadzone, że to miała być taka wielka zagadka, że nagle po prostu właśnie maszyna jest, mówiąc tutaj, czy upraszczając, zła i że właśnie będzie się z naszymi tutaj bohaterami zabawiać i że te zagadki będą istotne. No a tutaj tak po prostu niestety to według mnie to nie wybrzmiało. Jakby tak na dobrą sprawę w tym wątku pociągu to co robi zdecydowanie lepsze wrażenie, to jest właśnie to szaleństwo Blaine'a Mono. Natomiast właśnie jakby cały ten koncept bliżej nieokreślone właśnie książek i tak dalej, to po prostu niestety dla mnie to było trochę chybione. Czy nawet nie tyle chybione, to po prostu było nazbyt rozwleczone i przez to tak nie do końca mi się tutaj w tym tomie podobało. No tak, to jest ten Deus Machina, to jest właśnie ten przygotowywanie się właśnie do spotkania z Blaine'em Mono. My o tym jeszcze nie wiem, kiedy czytamy o tym właśnie, o tej książce z zagadkami, która musi być ważna, jest na pewno istotna. Wkrótce się przekonamy, że jest istotna i na końcu się oczywiście przekonujemy, że ona jest konieczna. Ale wiesz, ale tak mi przeszkadzało, wiesz, że wystarczy. Znaczy ostatecznie okaże się, że ona nie jest wcale tak istotna. No, bo po pierwsze Roland zna miliony zagadek, a po drugie przecież ta książka, no. Zapomnieliśmy jeszcze o jednej rzeczy, bo w kontekście właśnie zagadek i Blaine'a Mono pojawia się coś, co dopiero zostanie rozwinięte w kolejnym tomie. Na początku kolejnego tomu, kiedy Eddie od czasu do czasu rzuca jakąś tam głupią zagadką, która generalnie nie ma sensu, czyli dowcipem takim, tak, jakimś. I wszyscy go strofują, Eddie, to nie o to chodzi, zagadki należy traktować poważnie, etc., etc. I to też jest taki troszeczkę tej samej może rangi foreshadowing tego, co do czego to prowadzi. Tak samo jak książeczka, tak samo jak to, że Eddie musi koniecznie rzeźbić klucz do czegoś. Ale to jest zdecydowanie zgrabniej poprowadzone, bo wiesz, ten motyw z zagadkami w wykonaniu Ediego jest o tyle fajny, że po prostu on mi pasuje jakby do charakteru Ediego. No bo Eddie jest takim trochę kawalarzem i on bardzo, bardzo często, nawet w sytuacjach stresowych, to jest jakby też to nawiązanie do Cuthberta, że on, tak jak dawny przyjaciel Rolanda, no właśnie często w sytuacjach stresowych reagował właśnie czy to humorem, czy próbą rozładowania napięcia w taki bardziej lekki sposób. Natomiast ten foreshadowing z tymi książkami jest po prostu za bardzo wpychany czytelnikowi do gardła, nie? To już naprawdę tutaj na tym etapie
etapie, jak chociażby mamy tą kwestię z parcelą, gdzie od razu też widać, że to ma znaczenie i pojawia się ten klucz i tu w tym sensie, że i w świecie pośrednim, i w naszym świecie. Ja tu absolutnie nie będę tego wątku bronił. To już naprawdę wystarczyłoby po prostu ograniczyć to do tego wątku w księgarni. A ja wam powiem, że nie. Mnie to w ogóle nie gryzło. Pomimo, że wiedziałem, do czego to zmierza, jakoś ani razu nie odczułem, że jakoś za często to jest wspominane. Akurat w tym przypadku widać jakoś, nie wiem, indywidualne podejście. No, pewnie tak. Natomiast mnie się ogólnie cała ta druga część, no w zasadzie w 99% podobała. Począwszy od takiego wyciszenia w River Crossing, czyli w tym miasteczku sąsiadującym z Lud, właśnie przez wejście do Lud, ta scena na moście, o której wspomniałeś, świetna, i później właśnie to gigantyczne, wielkie miasto zniszczone, te wszystkie tam motywy z bębnami, wszystkie motywy z komputerami, z tymi ludźmi żyjącymi pod miastem i tak dalej. Wszystko było tutaj dla mnie świetne i naprawdę ciężko tutaj się do czegoś przyczepić. Nawet Ej, w sumie nie pytałem, co sądzicie o Eju. Podoba się na razie, czy nie? Bo to w końcu... Ja kiedyś powiedziałem już, że Ej to jest dla mnie ulubiony ten... członek kated. Nie wiem, czy... No właśnie na razie on tutaj jeszcze aż tak dużo nie odegrał, chociaż już chłopca broni, już widać, że jest bardzo silnie związany z Jake'em, ale pamiętam, że też Eja chyba bardzo lubiłem kiedyś. Na razie po tym trzecim tomie wiele nie można powiedzieć, bo to dopiero się wkręca w tę imprezę. Mi się podoba akurat ta postać, tak jak tutaj była wykorzystana, no zobaczymy w przyszłych tomach, bo ja w sumie akurat to był element taki, który najmniej pamiętałem, w sensie nie kojarzyłem właśnie, że się jeszcze przypałęta zwierzak do Kateti, to była taka jedyna rzecz, która mi uciekła zupełnie. Mnie natomiast w tej drugiej części cholernie wkurzało, i to chyba zawsze mnie wkurza, jak to czytam, ale to już jest dzielenie włosa na czworo, motyw wejścia na stację Blaine'a, czyli stają przed drzwiami, widzą tablicę 100 liczb i pierwszy pomysł, na jaki wpadają, to on działa. Nie wiem, może ja z punktu widzenia matematyka po prostu... Tak, to na no, pewno, ale to jest to tak pewno. Głupie, no weź, patrzy na tablicę liczb i sobie myśli, liczby pierwsze. Skreślę wszystkie, zostaną magiczne liczby pierwsze, wpiszę je od tyłu. Jeszcze to, że od tyłu, no to okej, dał Blaine podpowiedź. Ale to, że liczby pierwsze, to tam jest nieskończona ilość możliwości wpisania kodu. No to tak jak ja, nie wiem, bym przyjechał do Jerego, stanął przed domofonem i stwierdził, że wpiszę, nie wiem, liczby podzielne przez 3 i wpiszę je od tyłu i zadziała. To jest, dla mnie to jest tak wkurzający motyw, szczególnie, że jest tu niepotrzebny. A to King to zrobił na zasadzie, wiesz, no dla większości ludzi matma, no to czarna magia, koszmar ze szkoły. I tak zresztą tutaj Eddie reaguje, jak ona mu próbuje tłumaczyć. Zostawiam 2, ale skreślam wszystkie liczby podzielne przez 2, a Eddie już, o Jezu, to już jest dla mnie za trudne, już nie wiem, o czym ty mówisz. A mnie ten motyw naprawdę wkurzał, bo to jest kolejne takie Deus Ex Machina. Wpadamy na pierwszy lepszy pomysł i on działa. Przy czym ja sobie to tak wytłumaczę, czułem, że tam mogło być wiele rozwiązań, a po prostu Blaine chciał ich przetestować, na co wpadną. Tylko że książka mi tego nie mówi, nie? To ja sobie to tak wymyśliłem, że sam Blaine chciał zobaczyć, jaki będą mieli pomysł. Ale to jest jeden z trzech takich motywów, który w Lud mnie drażni. To jest jeden i tu się zgadzam, że to można jakoś tam tłumaczyć, natomiast łatwiej to też wydaje mi się przełknąć przez to, że to jest taka emocjonująca scena, no bo mamy to odliczanie i tak dalej, więc jakby tak... Myślę, że z punktu widzenia osoby, która nie jest matematykiem jak ty, Mando, to łatwiej po prostu to zaakceptować, że na coś takiego wpadają, chociaż jest to głupie. Natomiast tu dwa motywy, które też mnie w Lud trochę zirytowały, to jest jedna kwestia z tego, skąd Tic-Tac i jego ekipa wiedzieli, że Jake nadchodzi, bo tak na mną sprawę tutaj mamy przecież po wejściu do kryjówki Tic-Taca powiedziane, że to on wysłał tego Gashera, tak? On tam miał... ten mutant na imię. No, ale to może Randall Flagg im powiedział, nie? No i właśnie, i to też chciałem nawiązać jeszcze do Randalla Flagga, dlatego że wspominacie, że to jest fajny motyw i tak dalej, a mi się to tu nie podoba. To jest po prostu tak, dla mnie tak... No nie wiem, tak źle rozegrana scena, że nie wiem, mnie to strasznie zmierziło, nie? Że ja wiem, że później to jest tam rozwijane i tak dalej, i że to ma więcej jakby takiego sensu, natomiast z punktu widzenia tego trzeciego tomu to jest scena, która mnie mocno wybiła i
I wydaje mi się, że ona jest niepotrzebna. I znaczy, bo my się jaramy po prostu samym faktem, że Randall Flagg, nie? To jest coś jak mówiliśmy o Bruce'ie Campbellu i o Ashu, że to jest dla fanów Kinga, fanów wieży, postać tak kultowa, że on stanie, King napisze jeden akapit, że stoi koleś w spranych jeansach, w zniszczonych butach i w jeansowej kurtce i już w fani Mrocznej Wieży, wiesz, Ja to rozumiem jakby z punktu widzenia fana i z punktu widzenia właśnie nawet serii, gdzie jakby, wiesz, ta postać ma określony właśnie statut, to ja to rozumiem, natomiast jakby tak jak tutaj to jest rozegrane, to jest po prostu bardzo źle rozegrany element, dlatego że mamy jedną scenę, tak na dobrą sprawę, w trakcie już tej finałowej akcji, gdzie już mamy całą akcję przez ze stacją, tu miasto ulega zniszczeniu i pojawia się nagle postać, która na tym etapie też, umówmy się, jest enigmatyczna, bo tak na dobrą sprawę to przecież tutaj no, mamy wprost powiedziane, że to jest właśnie postać o dziesiątkach imion, różnie go nazywano i tak dalej. Wiemy, że to jest jakiś tam mag czy czarodziej, który też nie wiadomo dlaczego chce sobie zrobić z tiktaka tutaj jakieś swoje narzędzie czy swoje takie swojego pomocnika, który tutaj będzie w tej chwili jego swoistym wysłannikiem, żeby wkładać taki patyk w szprychy naszego katet, ale to po prostu ta scena mi tak nie działała, tak kompletnie mi nie pasowała i tak to było źle wprowadzone, że po prostu mówię, nawet przy całej właśnie mojej, to nie najlepsze słowo w przypadku Randalla Flagga, ale sympatii do tej postaci i tego, jak ja wiem, jak ona jest ikoniczną postacią i jakie ona ma znaczenie w całym cyklu, to moim zdaniem ta scena powinna wylecieć z Ziemiałowych, bo po prostu ona tu nie ma sensu i się gryzie kompletnie z resztą książki. Książki, nie? Mi akurat ta scena pasuje, jak pewnie zdążyliście zauważyć, jestem sporym fanem Randalla Flagga, więc mi pasuje. W ogóle zastanawiające jest to, jak bardzo na początkowej fazie tworzenia Mrocznej Wieży King często nawiązywał właśnie do Bastionu, bo ta scena, która tak mu się podobała, scena z mostu, też jest w jakiś sposób, ta scena koresponduje ze sceną w tunelu, przed który przechodzi Larry Underwood. W Bastionie, tutaj mamy znowu Randalla Flagga na początku przyszłego tomu, będzie jeszcze więcej tych nawiązań do Bastionu. Jeżeli chodzi o postępowanie Flagga, mówi, że jego wejście jest takie dziwne, jakieś pozbawione sensu, niezbyt dobrze to wprowadzenie zostało dokonane tutaj. Dla mnie Randall Flagg będzie w uniwersum Stephena Kinga, znowu się tutaj posłużę analogią z innego tutaj świata, troszeczkę taką postacią jak Joker w uniwersum DC Batmana. To jest postać, która ma jakieś swoje ukryte cele, ale zazwyczaj postępuje w sposób taki troszeczkę irracjonalny, anarchistyczny, można by powiedzieć, w jakimś stopniu. Także tutaj też jest może jakiś nadrzędny cel nad tym wszystkim, ale on i tak postępuje według swojego widzimisię, więc tutaj akurat też nie za bardzo bym analizował tą konkretną scenę i to, co on zamierza zrobić. Chociaż my wiemy, że on ma jakieś z góry wytyczne narzucone przez karmazynowego króla, ale on i tak będzie zawsze sobą, tak? Jego postępowanie, dlaczego akurat powołuje TikToka, nie wiemy i pewnie się nigdy nie dowiemy. W sumie nie wiem, nie za dobrze pamiętam już kolejne tomy, ale wiem, że akurat z tego, że tak powiem, mariażu pomiędzy TikTakiem a Randallem Flaggiem, to żadnych konkretniejszych korzyści chyba nie ma, poza tam jedną sceną. Ale to wiesz, to właśnie mi jakby dokładnie o to chodzi, że ja się zgodzę, że Randall Flagg później w przyszłości jest taką postacią, która gdzieś tam, no, sieje ten chaos i anarchię, ale tutaj mamy go po prostu zaprezentowanego kompletnie od czapy, a jeszcze mnie zirytowało w tej chwili, a to też może dlatego, że ja dosłownie kończyłem książkę godzinę przed podcastem, więc mam tą scenę po prostu absolutnie na świeżo w pamięci, że tam mamy taki element, gdzie on na przykład mówi do TikToka, że no Blaine miał się z nimi rozprawić, ale wygląda na to, że jednak sobie poradzą, no więc teraz w domyśle ja powołuję ciebie, żebyś ty się nimi zajął, co nawet z punktu widzenia właśnie tego, jak enigmatycznie jest to tutaj rozegrane, to po prostu kompletnie nie ma sensu, bo jeżeli już mamy postać tego właśnie jakiegoś wielkiego maga, który tutaj ma za zadanie nie dopuścić do tego, żeby rewolwerowcy dotarli do Mrocznej Wieży, no to z całym szacunkiem, ale w mieście lud, mając jeszcze te dwie zwaśnione ekipy i szalonego Blaina, to tam było możliwości takich, żeby utrudnić im tą drogę, mnóstwo, a Flagg tak na dobrą sprawę wchodzi na scenę na 3 minuty przed zniszczeniem miasta, gdzie nasi bohaterowie są już praktycznie biorąc na pokładzie Blaina Mono i pojawia się w kryjówce TikToka i mówię, i ta scena dla mnie
kompletnie nie pasuje i kompletnie mnie osobiście wybiła jakby z całej tej końcówki, bo mówię, bo gdyby to było zrobione jakoś inaczej, albo gdyby to było zrobione wcześniej, albo gdyby właśnie Flak się tak nie rozgadał, tylko by nawet powołał po prostu tego Tiktaka i powiedział, a teraz mój wierny Giermku, bierz ich, okej, okay, to by dla mnie było okej, okay. Ale tutaj mamy zasugerowane coś takiego, że z jednej strony ma Flak odpowiada za to, że ma nie dopuścić rewolwerowców do wieży, a zachowuje się irracjonalnie. Wiesz co, Jerry, może tak jest, może faktycznie, jest takie teraz popularne określenie, funkcjonuje ogólnie w fandomach różnych, się nazywa fanservice, także najwyraźniej King użył tego, zanim to było modne i wprowadził postać, która była bardzo popularna wśród fanów jego twórczości. Nawet chyba on się zwraca do tego TikToka tymi samymi słowami, które tam do tego swojego pomagiera z Bastionu, tego Trashcan Mana, tak? Nie wiem, jak tam się po polsku nazywał. Nie pamiętam już. Ale sam Flak, no, nigdy jakoś szalenie racjonalnie nie postępował, no bo jak cofniemy się do pierwszego tomu, to jeszcze jako Marten, przecież chcąc pozbyć się Rolanda, miał pewnie też milion możliwości, żeby się go pozbyć w Gilead, a zaplanował arcyplan, w którym Roland nakrył swoją matkę na zdradzie z Martenem, po czym poszedł, wyzwał Korta do walki. To był jego plan pozbycia się, przecież chłopca miał zginąć, a został rewolwerowcem. No, też mógł go zabić na tysiąc innych, ale to już dobra, no, dobra, dobra. No, zdecydowanie. No, a jeszcze co do Rolanda, to nie wiem, no bo w trzecim tomie mam wrażenie, że ta postać bardzo już tak się zmienia, ewoluuje. Ja pamiętam, że przy poprzednim podcaście, nie pamiętam, czy to z Jerrym, czy z Randallem, krytykowaliśmy ten motyw, że on ratuje chłopca kosztem Jacka Morta, że przecież miał go powołać, a uratował chłopca kosztem Jake'a, że to tak nie bardzo naturalne zachowanie dla niego, bo przecież on szedł po trupach do tej wieży, że wieża była dla niego najważniejsza, że w pierwszym tomie poświęca chłopca, a później go ratuje. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz czytałem te trzy pierwsze tomy, ja je przeczytałem dość szybko, dopiero później na kolejne tomy musiałem czekać, jak były wydawane, to miałem wrażenie, że w trzecim tomie już tak naprawdę widać mocno zmianę, bo on już i zaczyna żartować i się tam uśmiecha czasami i widać tutaj już takie ogromne przywiązanie do Jake'a. On nie chce go już nigdy więcej poświęcić. Jest, mam wrażenie, zupełnie inną postacią niż w pierwszym tomie. Nie wiem, czy to tylko moje takie wrażenie, czy... Znaczy nie, to myślę, że to nie jest wrażenie, to tak jest. Potem się sam zgadzam tak akurat, bo nie tylko chodzi o Rolanda, ale o relacje pomiędzy członkami KT. Dla mnie to dużo bardziej naturalnie wypada to akurat w tym tomie niż to bywało wcześniej. Relacje nie tylko Rolanda z członkami KT, ale też z innymi ludźmi. Zwróćcie uwagę, jaki spory kontrast jest pomiędzy tym, co się dzieje właśnie w River Crossing, a tym, co się działo wcześniej w Tull. Jest naprawdę spory kredyt zaufania daje tym ludziom, w przeciwieństwie do tego, jakim był człowiekiem szorstkim, jakim był nieufnym człowiekiem wcześniej. To spora zmiana charakteru. Znaczy, akurat tutaj to nie kładłbym na karp akurat tego elementu, na karp zmian w jego charakterze, tylko jednak tutaj w River Crossing on, można powiedzieć, że był przedstawicielem właśnie kasty rewolwerowców, a jednak w pierwszym tomie, kiedy on się tam pojawia w Tull, no to jest po prostu wędrowcem, na którego bardziej sobie chyba ostrzą zęby niż po prostu jest poważany, nie? A w River Crossing jednak on jest tym przedstawicielem starego świata, do którego wszyscy się odnoszą trochę z taką nabożną czcią. Ale to jakby to tak tylko na marginesie, bo ja się zgadzam w 100% z wami i przede wszystkim to, co Randall, ty wspominasz, że tutaj na przykład to działa też lepiej, jeżeli chodzi o relacje w całym KT, to przecież zwróćmy uwagę na to, jak na przykład Eddie jest rozwijany fajnie, gdzie mamy na przykład tą scenę, kiedy on tam troszeczkę obstorcowuje Rolanda, że się bawi nimi jak pionkami, co jest też fajnym elementem, no bo to już widać, że właśnie wszyscy ci bohaterowie się zmieniają. Że to nie jest tak, że oni właśnie będą stali w miejscu, tylko że zaczyna się tu wykuwać właśnie ta więź pomiędzy nimi, ale właśnie, że poprzez jakby tą wspólną drogę, że oni wszyscy jakby uczą się troszeczkę od siebie i każdy z nich właśnie się zmienia. I to fajnie, fajnie to działa i fajnie to pokazuje właśnie, że oni nie żyją w próżni, tylko no że właśnie jakby to, że są razem i funkcjonują razem, no to zaczyna ich wszystkich zmieniać. Nawet często pewnie w jakiś nieuświadomiony do końca sposób.
No okej. Okay. Zapadła niezręczna cisza. Nie, no, racja, trudno się nie wybrać. No bo tak naprawdę przerobiliśmy wszystko. Przerobiliśmy wszystko. Nie wiem, jaka ocena wypływa z tego podcastu, bo kurczę, przynajmniej dwa ostatnie podcasty to tak staramy się wytykać głównie błędy i nie wiem, czy przypadkiem to nie brzmi zbyt negatywnie, no bo jednak na samym początku wszyscy się zgodziliśmy, że oceniamy tę książkę dość albo i bardzo pozytywnie i teraz jakbyśmy mieli podsumowywać, to znów byśmy powtarzali, że tak, tak, skupiamy się na błędach, ale oceniamy tak, to dobrze i to dobrze. No, także no, zmierzam do tego, że nie wiem, czy za bardzo negatywnie to nie zabrzmiało, ale ta książka w moim odczuciu... W moim odczuciu chyba z tych trzech dotychczasowych jest... Najlepsza. Nie wiem, czy nie najlepszą. Według mnie jest najlepsza. Najlepsza, tak, tak. Wiecie dlaczego według mnie jest najlepsza? Ja mam to uzasadnię zaraz. Bo dla mnie łączy na przykład te wszystkie fajne cechy, które mi się podobały w Rolandzie, czyli to postapokalipsa, świat, który poszedł do przodu, przeszłość tego świata, jakieś tam technologie zaawansowane, które doprowadziły albo próbowały zapobiec upadkowi, tak? Wszystko jest fajnie, wszystko gra, na tym etapie wszystko gra, podoba mi się to. Nadal mamy ten klimat troszeczkę tych pustkowi, też gdzieś tam zarysowane tych opuszczonych miast i tak dalej. A z drugiej strony mamy już ten tego Kinga takiego bardziej współczesnego, którego ja lubię i współczesnego w bardzo dobrym wydaniu. Wartka akcja jest, tak? Fajne motywy się pojawiają. Takie niebanalne pomysły. Być może już teraz od tamtego czasu już wałkowane niejednokrotnie i komuś się może wydawać, no dobrze, ale to było w tej lub tamtej książce Kinga ponownie. Ale na tym etapie niektóre rzeczy są nowe. Były nowe w każdym razie. I to mi się bardzo podobało. Czyli takie połączenie nowego ze starym, można powiedzieć. Dlatego tak bardzo polubiłem tą książkę. Przede wszystkim dlatego, że ona łączy bardzo fajnie dwa elementy, dwa etapy twórczości Kinga, tak? Ten etap z Rolanda w pewnym stopniu i właśnie tego nowego Kinga współczesnego, tak? Że tak powiem. No, tak jak mówisz, dokładnie. W Rolandzie chwaliliśmy jedną rzecz, ale kilka innych rzeczy nam nie pasowało. W Powołaniu Trójki chwaliliśmy inne rzeczy, a nie pasowało nam właśnie, że nie ma tego świata. Tutaj jest to wszystko fajnie połączone. Do tego właśnie Ziemie Jałowe pchają serię dość mocno, to jest dość duży krok, czego też brakowało w poprzednich tomach. Mnie nawet zakończenie się podoba. To zakończenie, ty już ty lekko krytykowałeś Randalta, czy nie tyle, że krytykowałeś, co powiedziałeś, no, że może być wkurzające, że się urywa. Z mojego punktu widzenia nie było źle, bo ja czytałem... Ale wielu czytelników ogólnie krytykuje to zakończenie, że się urywa. Dla mnie fajnie, bo w końcu czuję, że mam serię. W końcu, znaczy ja nie twierdzę, że w serii każdy tom powinien się kończyć cliffhangerem i urywać w takim momencie jak tutaj, ale ja uważam, że doszliśmy tutaj do takiego momentu, dokładnie tak jak King uzasadnia to zakończenie, chociaż uważam, że nie trzeba tego uzasadniać. I fajnie, i czekamy na następny tom, czekamy jak to się rozwiąże. To jest dla mnie też element na plus, jeżeli chodzi o Ziemię Jałowe. Ja to zakończenie oceniam dobrze, to podejrzewam, że nie oceniałbym go tak dobrze, jakbym przeczytał to w 91 i bym miał właśnie czekać, tak jak Randall wspominał, no te ile, 6 lat na kolejny tom, to wtedy bym się pewnie wkurzył, nie? Ale teraz z perspektywy czytelnika, który może sięgnąć po właśnie kolejny tom niemalże od ręki, to naprawdę to działa i to jest dobra przerwa według mnie akurat w tym tomie, no bo to paradoksalnie i to przejdziemy, myślę, mam nadzieję, za jakiś czas dosyć szybki do czwartego tomu, to przecież to też widać nawet z perspektywy otwarcia czwartego tomu, że to był dobry przerywnik, w tym sensie to urwanie akcji właśnie w tym konkretnym momencie i to się sprawdziło, no ale to już w kolejnych odsłonach podcastu. No właśnie, i tak jak mówisz, mam nadzieję, że niedługo do tego czwartego tomu nam się uda dobrnąć. No my chyba nie damy czekać swoim słuchaczom 6 lat na kolejny odcinek. Znaczy, pierwszy plan podcastu był, żeby omawiać tom miesięcznie, ale i tak idzie nam to nieźle, Ja mam nadzieję, że jak najszybciej zabierzemy się za czwarty tom, bo ja mam cholerną ochotę zabrać się za tomy 5-7, które czytałem akurat bardzo mało. 7 tom czytałem tylko raz, a to już jest 12 lat niedługo będzie od wydania 7 tomu, czyli naprawdę mam nadzieję, że utrzymamy to tempo. No, a na dzisiaj to chyba będzie już wszystko. Dziękuję wam bardzo, chłopaki, za rozmowę. Dzięki. Dzięki, dziękuję za zaproszenie, do usłyszenia. No właśnie, a i... No i za krótki podcast nam wyszedł. Nie, myślę jak zakończyć.
No dzięki, cześć i do usłyszenia. No, zakończyłeś jak Blaine Mono w trzecim tomie. A teraz powiedzcie mi jeszcze tak poza nagraniem, bo nie chciałem tego ruszać, bo to już za bardzo wybiega w dalsze tomy. Czy ten motyw z ciążą Susanna to jest później w postaci Mordreda rozwinięty w dalszych tomach? Ja dobrze pamiętam? No tak. Czyli to jest to dziecko... Co więcej, mogę ci zaspoilerować, czyje to dziecko będzie, jak nie pamiętasz. No, demona, nie? Czy nie? No nie. Nie do końca. Nie, to jak nie pamiętasz, to ci nie powiem. To jest sprawa dużo bardziej skomplikowana i też równie mało logiczna. Nie pamiętam, ale to tam możecie mi spoilerować, bo akurat to mi tam nie popsuje zabawy, myślę. No to w siódmym tomie jest wyjaśnione chyba dopiero, albo w szóstym w sumie, jak widzą jego oczy. To co, chcesz spoilerować? Nie, dobra, to spokojnie, dowiecie. Ja myślę, że zabierzemy się za to, ale to tam... Znaczy, ale naprawdę nie pamiętasz, nie pamiętam. Mordred, nie. Dlaczego Mordred się nazywa Mordred? No dobra, to ci nie będzie. Znaczy nie, no wiecie, no to się mogę domyślać, że jak Mordred, to że pewnie to z flagiem ma cokolwiek wspólnego, tylko no to już nie pamiętam, Mordred, jak to jest. Mordred to jest nawiązanie do legend arturiańskich przede wszystkim. Mordred miał zabić króla Artura, tak? A Roland jest tak jakby potomkiem Artura Elda, także to już chyba ci już chyba mniej więcej... No nie, no to nie mówi dalej, no, czy im nie, jest no, synem. To i tak nie mniej więcej na właściwy tok ci może to naprawić. No wiesz, no ale to przecież no Randall Flagg był Merlinem, więc to równie dobrze to mój tok rozumowania. Ogólnie to zapłodnienie rola, zapłodnienie Susanna to jest... Poczekajcie, już wiem, to nie było tak jakoś rozwiązane, że to jak Roland w pierwszym tomie z tym demonem się przespał, on jego nasienie przechował. Dobra, to już mi się przypomniało teraz. Bez sensu zupełnie, dobra. To jest jeden z tych motywów, który był zawsze dla mnie głupi, ale to właśnie tylko się chciałem upewnić, że dobrze kojarzę, że... Wymazałeś go tak ze swojej pamięci. No tak. No tu są niektóre takie motywy właśnie, których ja w ogóle nie pamiętałem, bo to też nie chciałem tego rozwijać, że właśnie na przykład ten motyw z Randallem Flaggiem z tego tomu to była też jedna z tych rzeczy, które mi zupełnie wyleciały z głowy, bo po prostu dla mnie to było tak głupie, że z perspektywy tego... A ja właśnie nie, ja właśnie tak jak mówiłem, to była jedna ze scen, które najlepiej zapamiętałem z pierwszego czytania. Bo przy pierwszym czytaniu to było właśnie ten taki moment, że wiesz, o kurde, bo jak ja czytałem za pierwszym razem pierwszy tom i drugi, to bardziej pierwszy, to ja jeszcze wtedy nie kumałem, że Walter i Martin to jest Randall Flagg. Ale to nie było jeszcze wtedy, wiesz? Bo chyba to nie było jeszcze wyjaśnione, a wtedy nagle czytam trzeci tom i się... trzeci tom za pierwszym razem zupełnie i nagle mi się pojawia Randall Flagg, postać z Bastionu, tak ważna. To ja pamiętam, byłem zajarany tym, jak po prostu rewelacja dla mnie była i właśnie tę scenę zapamiętałem bardzo mocno z tego trzeciego tomu. Zwłaszcza jak czytałeś wcześniej, krótko wcześniej przed tym Bastion, nie? Jak ja właśnie. Ja właśnie chyba ponoczną wierzę, że zaraz po Bastionie sięgnąłem jakoś tak. Jo, w sumie, bo ja Bastion czytałem w październiku, a Mroczną Wieżę na wiosnę, wiem, może jakoś tak. Właśnie. Przeczytałem to, potem Bastion. No to był ten sam rok na pewno na studiach. Jak zaczynałem rok, to czytałem Bastion, a w drugiej połowie, w semestrze drugim Mroczną Wieżę czytałem. No. Spoko. Dobra, no to nic. To dzięki panowie za nagranie, to ja tam zaraz... No dzięki. Prześlij tam mnie. Jak bym się sprężył, to jeszcze bym to dziś opublikował może. Tak. Nie, ale jutro bez problemu. Dobra, to kończymy, przesyłaj tam i... Dobrze, prześlemy. Dobra, do usłyszenia, cześć. Na razie, cześć.